No, okej, mogę. Yo, witajcie w kolejnym Toast Show, którego nie było przez jakiś czas, gdyż padłem ofiarą kataklizmu, jakim jest sesja. Ale wróciłem dla moich 17 subskrybentów, tak! No to zaczynamy. Let's get ready to rumble! Przeczytałem ostatnio internet. Wiem, ciężka sprawa. I znalazłem takie newsy, bez których nie moglibyście żyć. Tego jeszcze nie wiedzieliście, ale od teraz można uprawiać huczne imprezy z piątki. Say what? Ponieważ episkopat na to pozwala. Zmienili czwarte przykazanie kościelne. Ale co na to nas, przeciętny obywatel? Można robić imprezy z piątki? Ale tak legalnie? Nie. Teraz robimy w czwartki. Pewnie wszyscy słyszeliście o Adolfie Hitlerze. Ale pewnie nie każdy z was wiedział, że miał pewien mały problem. Jego małym, śmierdzącym problemem był fakt, że miał problemy z gazami. You shit me? I fakt, że był wegetarianinem, miał specjalną dietę i brał tonę leków, nie pomagały. Choć fakt, problem z gazami może tłumaczyć pewne jego reakcje. Zacząłem się zastanawiać, czym był ten cyklon B. Przeskakując z Niemiec na tą samą półkulę, tylko że trochę dalej w lewo, do Vancouver, do Kanady. Dowiemy się tam, że ogłoszono pierwszy poniedziałek bez mięsa. Tak, promują zdrowe żywienie itd. itp. dla ziemi, dla ludzkości. Fakt, no to nawet trochę sensu. Ale co my o tym wiemy? Zapytajmy naszego przeciętnego amerykańskiego naukowca. No fakt, ograniczenie mięsa jest zdrowsze. No w pewnym sensie to nic nie jest zdrowe, ale jakby wegetarianizm nie każdemu wychodzi na zdrowie. Na przykład taki przeciętny Adolf z Niemiec, no to nawet na gazy mu nie pomogły. No. Te gazy i w ogóle, więc nie, Vancouver, jesteście super, ale nie. Wracając do Europy, dokładnie do Hiszpanii, a dokładnie do Madrytu. Nad Madrytem leci całe stado migrujących ćmiem prosto do Skandynawii. Niestety z powodu tego, że w Hiszpanii jest kryzys. A jest. To jakby wcześniej wyłączają słońce, żeby tak trochę doszczędzić na energii. No i te ćmy lecą sobie do Skandynawii, patrzą, haha, w Madrycie ciemno. No i wlatują do mieszkań, kradną lampy, wpadają za lodówki i po prostu robią totalny melanż na dzieli. Biedny Madryt. Na mnie straszne są te ćmy z Madrytu, ponieważ my mamy nasze pająki. A w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Będzie jeszcze więcej pająków, bo one robią turbo dużo jaj. I będzie turbo dużo pająków. I będzie turbo dużo pajęczyn. W jednym z ratuszów urzędnicy borykają się z tym problemem. Gdyż te pająki oplatają cały ratusz w pajęczynach. Oni ściągają te pajęczyny, ale te pająki dalej wracają. Spoko, nie ma problemu, bo te pająki nie są niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Poza arachnofobami. Oto zaraz zapytamy naszego pana arachnofoba. Pająki? Wszędzie! Gdzie? One są wszędzie! She is mesmerized. Pewnego razu w Niemczech, znowu Niemcy. Bazooka! Wiem, wracam do nich często, bo tam są ciekawe przypadki. Pewnego razu w Niemczech pewien bankier był bardzo, bardzo zmęczony. Tak bardzo zmęczony swoją pracą i liczeniem i cyferkami, że zasnął waląc głową w klawiaturę i jego czoło przyciskało cały czas cyferkę 2. Tym samym przesłał pewnemu szczęśliwemu staruszkowi jakieś 222 miliony euro. Fakt, że dziadek miał dostać 64 tylko, to musiał się niezmiernie ucieszyć tym przyrostem jego emerytury. Kosmos. Nieskończona przestrzeń. Miliony gwiazd i planet. I w końcu zostało odkryte, że są planety z tak zwaną strefą życia. Czyli jest na nich woda i atmosfera. Są one oddalone oczywiście od Ziemi o wiele, wiele kilometrów świetlnych. Ale o tym więcej powie wam nasz przeciętny astronom.
Hello there. Tak, odkryliśmy, że koło Słońca Galis 667C są planety, a dokładnie to w sumie nawet trzy, ze strefą życia, rozumiecie? Dwie są trochę mniejsze od Neptuna, ale większe od Ziemi i jest prawdopodobieństwo, żeby tam było życie, żeby tam były komórki, żeby tam było, rozwijało się życie. To jest niesamowite życie w kosmosie. Jest taka szansa! Normalnie zaraz tam polecę! Okej. Teraz może też trochę science fiction, ale wracając bardziej na Ziemi. Może niedługo nasze aparaty w komórkach zwykłe, lustrzanki będą zbędne, ponieważ Nikon, żadna reklama, ale Nikon ma taki projekt nad latającym aparatem fotograficznym, takim dronem. Obama coś o tym wie. O latającym dronem, który lata i robi nam zdjęcia. Wiecie, po to, żebyśmy mogli się zwiedzać, on robi zdjęcia za nas i miliard zdjęć dookoła nas zapełnia serwer na chmurze. W sumie przypomina mi to takie oko wielkiego brata, nie? Że chodzisz gdzieś, idziesz do łazienki, on ci strzela fotę. Ale to jest inna sprawa. Ciekawsze jest to, że już będzie koniec ery strzelania sobie fotek w lustrze, będzie koniec ery strzelania sobie fotek z wyciągniętej ręki. I co teraz nasze wszystkie kaczki będą robić z rękami? Bo zazwyczaj używa się jednej ręki. Jest jedno zdjęcie, tu się obejmuje koleżanka albo ten, i teraz są dwie ręce. Jest na to wyjście! Można robić różne pozy, na przykład. I tak dalej. Oczywiście możesz się do mnie zgłosić, wyślę wam parę zdjęć z różnymi pozycjami, z użyciem rąk. Jesteśmy uratowani przed napływem lewych prezerwatyw bez atestu z Chin, tak? Ale zostaliśmy uratowani dzięki wiernej, niesamowitej pracy celników, którzy sprawdzili każdą prezerwatywę, każdą paczkę, każdy karton i sprawdzili, czy mają atest. Nie pytajcie mnie, jak to zrobili, ale dzięki nim nie zarobiono i nie stracono i nie zapłodniono. To tyle, jeżeli chodzi o wszystkie niezbędne wam do życia, do szczęścia, do radości, do entuzjazmu informacje, które zapełniły lukę w waszym życiu. A teraz, jeżeli chcecie więcej, komentarze, subskrypcje, lajki i będę szczęśliwy, wy będziecie szczęśliwi, będzie więcej, to show! Nie dotykaj, bo popsujesz i odkupujesz. 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 Up.